kolejne wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szołkowski, dzień dobry, witam Państwa. Dziś jednak zamiast informacji mamy gościa. Kuba Przygoński jest naszym gościem. Obiecaliśmy Państwu tę rozmowę jeszcze przed tegorocznym Dakarem i obiecaliśmy, że będziemy w wyśmienitych nastrojach. Tak, jest faktycznie. Dzień dobry, witaj Kubo. Dzień dobry, witam. Wiele osób, komentatorów, także i samych zawodników mówiło po tegorocznym Dekarze, że był to jeden z najtrudniejszych rajdów w ostatnich latach, a na pewno z tych, które były organizowane w Ameryce Południowej. Tak, tak, na pewno ten Dakar był najtrudniejszy. Ja startowałem no, we wszystkich Dakarach w Ameryce Południowej, poza jednym, więc naprawdę zgadzam się z tym, bo, bo ten Dakar był naprawdę najtrudniejszy. Na pewno tutaj Markoma, dyrektor sportowy, który był no, wcześniej kierowcą i zawodnikiem na motocyklu, to teraz pod. Trzech latach, jakby spełniania tej funkcji dopiął swego i zorientował się, jak zrobić trudne zawody. Wie, jak to trzeba robić, żeby, żeby sterować tak dużą grupą zawodników, ale żeby ich do końca nie wykończyć, ale żeby ich tak, tak zmęczyć, żeby byli po prostu wykończeni każdego dnia. Po odwołanym Dakarze w 2008 roku z powodu zagrożenia terrorystycznego rajdy przyniosły się na wiele lat do Ameryki Południowej. Powiedz chciałbyś wystartować w takim prawdziwym rajdzie Paryż Dakar, tym klasyku, od czego wszystko się zaczęło? Na pewno wiadomo, że przy takich ilościach startów, jakie mamy, no fajnie by było wystartować ten oryginalny. Dakar, no Paryż-Dakar, który był, bo w tej chwili zawody się w ogóle nazywają tylko Dakar. Ale no, nie ma wydaje mi się na razie nawet takiej możliwości. Też no, startowałem w Afryce w wielu zawodach, w Maroku, czy w, nawet w Libii, czy, czy w Tunezji, e, czy w Egipcie, więc ten teren afrykański no znam, na pewno nie od takiej całkowitej strony dakarowej, ale znam. E, wydaje mi się, że w tej chwili no, Ameryka Południowa dała większe możliwości na pewno na organizację tych zawodów, bo e, na pewno Ameryka Południowa i to jakby wszyscy są zgodni da, wie, daje więcej możliwości różnego rodzaju terenu, bo, bo tak naprawdę po tej stronie gdzie jest Peru, Chile, no to mamy super ciepło, super sucho, jest, są niesamowite wydmy, później mamy Andy, e, no, w, Wielkie pasmo gór, które, które, które pozwala na to, że, że, że możemy się ścigać na wysokości po prostu 3000 metrów w Boliwii, i później jesteśmy po stronie e, no, Argentyny, czyli znowu się zmienia klimat, bo jednak te, te góry zmieniają całkowicie, jakby otoczenie i robi się super też ciepło, ale też już bardziej wilgotno. Więc wydaje mi się, że, że, że Afryka miała mniejsze możliwości terenowe, i to jest na pewno fajne dla organizatora, bo on pokazuje i też dla zawodników pokazuje, jest zawodnik, który jest dobry po suchym, po mokrym, po piasku, po, po twardym, po, e, po, po, nawet po wodzie, po kałużach, więc z tego się na pewno dużo dzieje. Ty jesteś doświadczonym zawodnikiem i doświadczenie niewątpliwie w takich rajdach jest potrzebne, ale dobrze, jeżeli idzie w parze z nie wiem, sportowym szczęściem powiedzmy i mam nadzieję, że się zgodzisz. Tego szczęścia Tobie w tym roku nie zabrakło, bo kiedy trzeba było jechać równo, to jechałeś równo. Kiedy można było przyspieszyć, to parłeś przed siebie. Natomiast inni mieli w tym czasie kłopoty, a wręcz odpadali. Tak, szczęście na Dakarze no, jest jedną z, jednym z elementów sukcesu, tak naprawdę. I to jest naprawdę takie szczęście. No, szczęście w, w prostej postaci, czyli po prostu no, dojeżdżamy do, do przejazdu przez rzekę, lewa czy prawa strona? No, i tu nie ma żadnej techniki na to, tylko po prostu wybieram prawą i tam jest bardziej płytko, wybieram lewą, no, samochód się zatopił, i, i tutaj potrzeba tego szczęścia, ale no, na pewno wiadomo, że jak ma się dobry sprzęt, dobry samochód, jest się bardzo szybkim zawodnikiem, no, to tego szczęścia no, mniej się po prostu nadużywa. Ale, ale w tym roku no, wydaje mi się, że każdy zawodnik, który, który dojechał do mety, czy każdy zawodnik z czołówki miał bardzo dużo różnych problemów. I to są problemy od tego, że byli wszyscy zakopani, wszyscy mieli dużo przebitych opon, wszyscy się pogubili, czy to my, czy, 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 czy Carlos Sainz, który wygrał. Kwestia była tego, że którym zawodnik będzie z tych problemów lepiej wychodził i mniej czasu na nich straci. No, niektórzy zawodnicy po prostu z niektórych miejsc nie wyjechali, nie ukończyli tak jak no, Sebastian. Ten lep, który, który zakopał tak naprawdę samochód między takimi wydmami, że, że, że tam później uszkodzili samochód, spalili sprzęgło, no i nie dało się dalej jechać. W naszej rozmowie przed tegorocznym Dakarem powiedziałeś, że każdy rajd, każdy Dakar zaskakuje, musi to się zdarzyć, a co w takim razie cię zaskoczyło w no. tym roku? Tak z mojej tej, takiego doświadczenia na co, co roku na takarze były dwa takie odcinki, które zaskakiwały. Dwa, trzy, zawsze tak było, i to były te odcinki takie znaczące, które odwracają klasyfikację. W tym roku e, takich odcinków było 12 na 14, które się odbyły, więc naprawdę codziennie tak naprawdę coś nas zaskakiwało, bo coś. Tak trudnego terenował albo coś było, e, nie wiem, e, tak trudne nawigacyjnie, że, że nagle pierwszy samochód, który startował, był na dziesiątej pozycji i my musieliśmy w tym wszystkim uczestniczyć. No Mieliśmy na pewno e, sytuację, gdzie drugi odcinek od razu Tom ma problemy zdrowotne, więc to od razu nas bardzo spowolniło. No, tak naprawdę wymiotował przez cały, cały odcinek i, i ciężko było w samochodzie. E, później kolejnego dnia mieliśmy problemy, zakopaliśmy samochód, gdzie musieliśmy po prostu z wydmy, która była po dwóch stronach, takiego, w takim leju się znaleźliśmy. No, samochód y, nawet nie miał siły ruszyć ani do przodu, ani do, ani do tyłu. Beznadziejna sytuacja. I musieliśmy sobie w tej sytuacji poradzić, gdzieś ten samochód jakoś tam wykopać i, i, i odkopać. I tak naprawdę codziennie taki, taki, taka mała rzecz się zdarzała, ale w tych wszystkich sytuacji byliśmy w stanie wyjść jakby bronną ręką, bo zawsze wyjechaliśmy, y, a wielu zawodników no, zostało. Kuba, opowiedz co o tym, jak sprawowało się MINI, bo raczej z samochodu chyba jesteś zadowolony po tegorocznym lekarze. Jesteśmy zadowoleni z naszego auta, tak naprawdę przejechaliśmy całe zawody bez żadnej usterki yy, i to jest yy... No niesamowite, żeby na tych zawodach na Dakarze no nie mieć problemów technicznych z samochodem, bo tak dużo różnych rzeczy jest jakby, samochód jest tak złożonym jakby pojazdem, który ma tak dużo różnych rzeczy, które mogłyby się zepsuć, że, że to się rzadko zdarza. Ale na pewno też trochę pomogliśmy temu, bo, bo w większości te awarie zdarzają się po jakimś uszkodzeniu, czyli uderzamy w coś, później jakoś ledwo co docieramy do tej mety, Później mechanicy naprawiają samochód e, i później z tego wynikają następ, na przykład następnego dnia problemy. Więc my na szczęście nie mieliśmy, nie uszkodziliśmy ani razu samochodu, więc jakby też nie mieli chłopaki więcej roboty, więc przez to nasz samochód cały czas był e, zwarty i gotowy do jazdy tak naprawdę. E, jak patrzyliśmy na samochód po rajdzie, no to on oczywiście był porysowany przez krzaki, przez różne no, no, e, roślinność, no bo, no bo nie zawsze było tak szeroko, że dało się przejechać. Takarowa Ale Ale, ale ale tak naprawdę cały samochód jest yy, nieruszony, więc, więc to też jest fajna zaleta, bo, bo, bo to świadczy o tym, że jechaliśmy tak, że po prostu nasz samochód no, yy, wykorzystaliśmy do, do granic możliwości, ale nie przegięliśmy jakby tej, tej granicy. No właśnie, bo w którymś momencie podczas rajdu powiedziałeś, że a, gdyby auto było jeszcze szybsze. Można by liczyć na jeszcze lepsze osiągi. Ja nawet nie mówię tu o miejscu w rajdzie, ale chociażby te kolejne urwane minuty. Powiedz, co to znaczy jechać szybko podczas Dakaru? Bo wiadomo, warunki są inne, inaczej jest w Peru, inaczej w Boliwii, inaczej w Argentynie, ale dla większości widzów zazwyczaj są to samochody przebijające się gdzieś tam przed, przez wydmy. A to nie tylko to. No, odcinki mamy od szutrowych, takich prostych odcinków, po których jedzie się zwyczajnie po prostu rajdowo, po wydmy, po przejazdy przez rzeki, przejazdy przez skały, po takie trialowe odcinki, po podjazdy pod góry, więc pod, podjazdy takie z, wyd, z wydmy, wysokie, wysokie wydmy. I tak naprawdę, no, jedziemy generalnie cały czas. Ten gaz jest, prawda, przy podłodze pełnym gazem i musimy po prostu tylko uważać na te przeszkody, żeby nie uszkodzić samochodu, więc wiadomo, że. Musimy hamować, no bo jak jest za duża dziura, no to, to musimy przed nią zahamować, ale w większości ta pozycja tego pełnego gazu jest bardzo, bardzo często e, i na pewno zawsze jak samochód jest trochę szybszy, to on się szybciej rozpędza i jakby zyskujemy trochę tego czasu. No na pewno w tym roku Peugeot był samochodem no, poza granicą wszystkich innych samochodów i e, też no wygrał Dakar i Carlos Sainz w tym samochodzie. E, więc to, to jakby było, no zawsze trochę trudniej się rywalizuje z trudniejszym, z lepszym samochodem, no bo bo tam, gdzie my możemy zyskać czas, no to, no to nie jesteśmy w stanie, więc musimy więcej ryzykować w tym trudnym terenie, gdzie, gdzie po prostu każdy jakby oszczędza trochę samochód, żeby go nie uszkodzić. Ja o tę prędkość pytam nieprzypadkowo, bo bodaj był to przedostatni etap albo trzeci od końca, Mówiłeś, że jechaliście 180 na godzinę, zakręt 90 stopni i spadliście parę metrów z półki. Po czym szukaliśmy sobie drogi, niestety zgubiliśmy trochę czasu. No brzmi to lekko jak opowiadałeś, natomiast e, sytuacja przy takiej prędkości w tamtych warunkach e, chyba taka miła nie była. No nie, nie, to był bardzo trudny moment. Tak naprawdę to była taka górska szutrowa droga, w miarę prosta tak naprawdę. No i e, ja jakby ja jadąc zakładam, że większość wszystkie zakręty są w miarę łagodne, tak, bo, bo o to chodzi, żeby jechać jak najszybciej. No i jak jest jakiś niebezpieczny zakręt, no to wtedy pilot Tom mówi mi, że tam za te 200 metrów 300 jest mocny prawy zakręt i szanowni, wiem, że wtedy będę musiał hamować. No i w tej sytuacji mieliśmy tutaj no problem, bo, 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 bo tomowi się nie zgadzały jakby te kilometry. Nie zgadzały się metry z licznikiem, więc nie miał precyzyjnego opisu i przez to. Nie powiedział mi, że to jest ostry zakręt w prawo. E, no i mieliśmy po prostu no, tak dużą prędkość, że nie było możliwości, żeby skręcić w prawo. E, no i tym samochodem, no, podjąłem decyzję w ostatnim momencie, że prostuję go, jakby, no i walimy w tą przepaść. No i co będzie, to będzie. E, na szczęście się okazało, że tam e, nie było skał, nie było żadnych drzew, tylko po prostu samochód wylądował na jakby na tym zjeździe. Przy trzy tam duże takie skoki oddaliśmy i, i nic się nie stało. Więc to był taki moment, bardzo krytyczny, bo jakby tam było inaczej, byłby ten teren po prostu ułożony, no to na pewno byśmy zakończyli tam rajd. Yy, no, takie sytuacje się po prostu też zdarzają, tak? I yy, no, trzeba zawsze jakoś z tej sytuacji po prostu wyjść. Powiedz, Kuba, jak wygląda twój codzienny e, dakarowy e, dzień? Bo znamy głównie te obrazki z przekazów medialnych, kiedy jesteś w aucie, natomiast dzień, rano zaczynasz inaczej i kończysz inaczej. Trochę tej kuchni dakarowej poprosimy. Taki dzień typowy dakarowy, mniej więcej średnio wstajemy około godziny 3 330 34, a chociaż najwcześniej w tym roku stawaliśmy, o 2 chyba 30 budzik sobie nastawiałem, więc nieprzyjemnie wcześnie. E, czyli wstaje o trzeciej, no muszę zjeść śniadanie, przebieram się, czyli potrzebuję około godziny czasu na, na zjedzenie i przebranie się, i, no i przyjście do samochodu. E, ruszamy około godziny czwartej. Mamy 2 godziny dojazdówki, czyli wyjeżdżamy z biwaku, po asfaltowej drodze dojeżdżamy do, do startu odcinka. Jedziemy cały odcinek, który trwa około 6-7 godzin, czyli z tej szóstej robi się nam załóżmy dam 14. I, I o 14 mamy znowu dojazdówkę asfaltową, na przykład 3 godziny, czy 4, albo nawet 5 godzin, bo może być na przykład jeszcze 500 km dodatkowo jazdy. I koło 18 wysiadamy z samochodu na biwaku. Wtedy mówię jakby mechanikom, inżynierom, co... Na odcinku się działo, jak samochód, jakie miał problemy samochód, co trzeba na pewno sprawdzić, w co uderzyliśmy albo co, co się wydaje mi się, że się psuje. E, już się robi wtedy. 19, Jem e, daje jeszcze wywiady, co jest jakby też czasochłonne, tak naprawdę, bo, bo to jest około 30-45 minut, muszę jakby poświęcić na to czasu. E, znowu Jem. I tak naprawdę już się robi 21 i idę spać, więc to jest taki typowy dzień dakarowy. Pilot w tym czasie jeszcze, jak ja już idę spać tak naprawdę, on musi jeszcze mieć czas na przygotowanie mapy i roadbooka na następny dzień, czyli on się kładzie dużo później, więc jest dużo mniej śpi, ale za to na tych dojazdówkach może, może wtedy trochę jeszcze w samochodzie się przespać. Od trzech lat w Dakarze jeździsz samochodem, wcześniej był motocykl, teraz wstajesz później? Niż tak, wtedy? Tak, na pewno. Zawsze motocykliści wstają wcześniej, zawsze o te 3 godziny, więc w tym roku trochę zrobił organizator tak, że, że wiele wielu było takie, że startowaliśmy samochody i motocykle równo, dlatego tak wcześnie wstawaliśmy. Ale jak był odcinek taki, że jechaliśmy po motocyklach, no to wtedy motocykle wstawały o tej właśnie 3, 3, 30, a ja wstawałem wtedy na przykład o około godziny 5, 36. Zastanawiam się, jakie plany. Czy może marzenia nawet urlopowe może mieć Kuba Przygoński? Wiem, że za chwilę wyruszasz na urlop, ale po tak mordercym rajdzie e, to chyba nie będzie czas spędzony bardzo aktywnie. A może się mylę? Urlop najważniejszy, tak naprawdę, bo po, po, po takim wysiłku no to jest niezbędny, żeby się zregenerować. Też to jest trochę jedyny moment w roku, bo, bo po karze właśnie jest taki chwilę przejściowy moment, a później się jakby zaczyna dalej sezon. Więc z rodziną jedziemy nad wodę, nad morze, bez silników, bez spalin, na pewno będzie. Będzie, będzie cicho, ale, ale jak będzie możliwość, to na pewno te sporty wodne, yy, na przykład taki kitesurfing, to to, to lubię uprawiać i to, to daje mi taką też relaks ze sportem. A potem nowy sezon, rozumiem, że bierzesz udział we wszystkich najważniejszych startach, aż do Dakaru 2019. No tak, w tej chwili po, po tak jakby dobrym tempie po tak dobrym Dakarze, no, jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani, żeby ciężej trenować i ciężej ten rok przepracować. E, więc będziemy jechali na pewno Puchar Świata właśnie w rajdach terenowych i to jest niezbędne, żeby o kolejny jakby m, poziom podnieść tą technikę jazdy i też doświadczenie na pewno zawody driftingowe, które, które, które też są tutaj w Polsce i one dają takiego może trochę więcej luzu, ale też bardzo dużej precyzji jazdy, ciężki trening fizyczny i widzimy się tutaj za rok. Czyli po drodze, zanim jeszcze Dakar, zobaczymy się też na driftach w Płocku, chociażby. Tak, jak będą zawody w Płocku, to na pewno będę driftował w Płocku. Na pewno będziemy jeździli właśnie zawody cross country, więc tych startów na pewno będzie wiele, bo to jest jakby niezbędne do tego, żeby, żeby być jakby wyżs wyższej klasy zawodnikiem i jeszcze szybszym. Przed rokiem było miejsce siódme, teraz miejsce piąte. Logika pokazywałaby, że miejsce trzecie będzie w Dakarze 2019, ale. Ja przede wszystkim życzę Ci tego, żebyś kończył te Dakary, bo to jest ważne. A jeśli chodzi o kolejne miejsca, to życzyłbym Ci czwartego miejsca w przyszłym roku. Wiesz dlaczego? Jest pewien facet, który ostatni swój rajd, Paryż-Dakar, pojechał i skończył właśnie na czwartym miejscu. To zresztą jego najlepsze osiągnięcie. I domyślam się, że możesz wiedzieć, o kim mówię, jeśli Tom się pochwalił jego i y, tak tą konsult jego tata jego tata y, tak, tak dokładnie w 1986 miejscu. roku raid right, Paryż Dakar y, skończył na czwartym miejscu skończył karierę sportowca aktywnego przynajmniej okay. po tej stronie potem y, działał troszeczkę już inaczej przy motosporcie fajnie byłoby razem z Tomem chyba wyrównać to w osiągnięcie no na pewno celem wyrównać albo po, pobić to, to, tą pozycję no na pewno jesteśmy na dobrej drodze tak tutaj jakby wszystko wskazuje, bo jesteśmy najmłodszą załogą, bo ci zawodnicy, którzy teraz byli na Dakarze no przed nami, no to po pierwsze wszyscy już wygrali Dakar, po drugie średnia wieku chyba ktoś liczył jest 45 lat średnia wieku tych załóg przed nami ja mam 32, więc jakby z, z tych nawet prostych parametrów wynika, że, że jakby jest bardzo duży potencjał żeby, żeby być bardzo wysoko na Dakarze no tylko trzeba po prostu tego szczęścia mieć, ciężko trenować i powinno być dobrze. Tata konsul zrobił to w Oplumanta, ty zrobisz to za rok, rozumiem, w Mini. Tu się no, nic pewnie nie Jeszcze nie wiadomo, tak? Jeszcze z samochodem jeszcze i z całą marką jest na pewno znak zapytania, bo, bo jakby cały rok mamy teraz na, na przygotowanie i wymyślenie najlepszego samochodu, żeby naprawdę mieć taki samochód, żebyśmy, nawet jak będzie ta prosta, prosta, żebyśmy to my byli trochę tym szybszym samochodem, a nie tym wolniejszym. Kuba Przygoński, gość Studia Grupy Orlen. Serdecznie Państwu dziękujemy. Kolejny program oczywiście za tydzień. Zapraszam serdecznie. A kiedy zobaczymy się z Kubą w naszym programie? No mam nadzieję, że w najbliższym czasie, chociażby przy okazji Dni Chemika i Orlen Olimpiady w płoczku Kuba, gratuluję tego piątego miejsca. Życzę wszystkiego dobrego na cały sezon i na kolejny Dakar. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Zobaczenie za tydzień.